stoimy w wyjątkowym miejscu, bardzo historycznym miejscu. To 100, prawie 30 lat temu to miejsce nadawało naszemu miastu ton, elektrociepłownia, która jest ważnym elementem życia miasta. No, dziś już staruszka, która się wysłużyła, dziś już nie pełni swoich funkcji, ale myślę, że cieszy swoją architekturą. Jestem przekonana po tym, co udało się zrobić z kopalnią Guido, podglądając też Europę, bo proszę zauważyć właśnie, jak takie obiekty w Europie, w Niemczech, Francji, w Belgii, w Londynie zdobywają nowe życie. Jestem przekonana, że tu możemy tą przestrzeń ożywić. Przed nami duże środki z KPO, ale też prawda jest taka, że partnerstwo publiczno-prywatne jest w stanie pozwolić na podjęcie działań właśnie na ożywienie tego miejsca. Tutaj ta architektura postindustrialna zachowuje swój taki urok, ale nie zachowuje funkcji, prawda? Bo już czasy się zmieniły, elektrociepłownie węglowe są sukcesywnie zamykane w całej Europie, na całym świecie tak naprawdę i muszą dostać nowej funkcji. Nasze doświadczenie z fabryki Norblina, gdzie to była również XIX-wieczna fabryka, która już straciła swoją funkcję, pokazuje, że takie kwartały i taka zabudowa ma ogromny potencjał. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest człowiek, żeby to było miejsce dla ludzi. Miejsce, które zostanie polubione, z którym różne grupy społeczne będą się utożsamiały, które będzie dostępne dla różnych osób, inkluzywne, tak żeby się każdy czuł dobrze. Stąd ja tutaj widzę jako architekt ogromny potencjał. Na przykład w tej największej kubaturze widzimy potencjał na ogromną salę widowiskową, rodzaj teatru cyfrowego. Takie miejsca jak fabryka Norblina i również to miejsce muszą funkcjonować całą dobę. Nie mogą być martwe o żadnej porze dnia. Dlatego stąd te komponenty edukacyjne, kulturalne, fundacje, które by działały w ciągu dnia. Tu jest z tyłu z kolei taka bardzo długa hala, przepiękna, o niesamowitej konstrukcji dachowej, którą widzimy jako potencjał do wykorzystania na tak zwane przestrzeń eventową, czyli taką przestrzeń elastyczną, która nie ma sztywnej nadanej funkcji, ale którą można zorganizować na różnego rodzaju ciekawe wydarzenia w postaci targów, w postaci bankietów, w postaci konferencji i również jest szansa na wylanie się tej przestrzeni na tereny zewnętrzne, które tutaj są dość duże, które otaczają. W 2,5-milionowej aglomeracji to takie kompleksy są bardzo oczekiwane i myślę, że właśnie takie kompleksy dają pewne perspektywy, a też zapraszają do odwiedzenia. No widzimy, co się dzieje na kopalni Guido. Widzimy te koncerty, które gromadzą mnóstwo mieszkańców, a też gości ze Śląska i z Polski. Ja myślę, że jeśli doprowadzić do synergii tych dwóch przestrzeni, to wierzę, że jesteśmy w stanie zaprosić bardzo wymagających i mieszkańców Zabrza, i mieszkańców Śląska, i mieszkańców Polski, i mieszkańców Europy. I chcemy, żeby ta przestrzeń była na każdą kieszeń, żeby to nie była tylko dla grupy w jakiś sposób wyselekcjonowanej. Tu każdy ma coś znaleźć dla siebie.